Dzisiaj wybory. Idźcie głosować. Namawianiem na głosowanie na szczęście nie zakłócam ciszy wyborczej. Ale żeby nie podpaść, w ogóle nie poruszę kwestii obecnej polityki. Poza autopromocją nie będę mówił też o polityce w Polsce. Przepraszam z góry tych, którzy tym się zajmują i robią naprawdę fajne rzeczy. Może będzie inna okazja, ale nie chcę podpaść. Jak już wspomniałem, mi się też udało kilka razy zrobić zdjęcia polityków. Głównie są to portrety. Robiłem portrety polityków do różnych czasopism. Myślę, że takim najciekawszym jest zdjęcie Aleksandra Kwaśniewskiego. Pana prezydenta Kwaśniewskiego fotografowałem na zlecenie Tygodnika Wprost. Był to prosty i szybki portret. Myślę, że to były 2 minuty roboty, bo pan Aleksander doskonale wie, jak zachowywać się przed obiektywem, ale musiałem na niego czekać chyba 1,5 godziny, bo przyszedłem, a się okazało, że najpierw będzie wywiad, potem będę zdjęcia robił ja, więc to było 1,5 godziny czekania i 2 minuty fotografowania. Portret robiłem też Leszkowi Millerowi i tutaj to był chyba Newsweek. I to z kolei było tak, że przyszedłem, zrobiłem zdjęcie przed wywiadem. Pan Leszek poszedł udzielać wywiadu, no ale ja zobaczyłem, że to jednak nie jest to i poczekałem do końca. Wszedłem szybko do gabinetu i powiedziałem, że panie premierze, ale my tutaj jeszcze musimy dokończyć. Powiedział, że no skoro pan tak uważa, to zróbmy. Zrobiłem też portret Andrzejowi Lepperowi. To było przy okazji chyba jakiejś konferencji. Po konferencji odczekałem chwilę i poprosiłem pana Andrzeja, żeby zapasował do szybkiego portretu. To też trwało sekundę. Miłe wspomnienie. Miałem też okazję fotografować prezydenta USA. No to było akurat zdjęcie reporterskie. Fotografowałem Baracka Obamę. No i to była chwila i daleko, ale zdjęcie jest zdjęcie. Miałem fotografować też wizytę prezydenta Donalda Trumpa, ale ten się w ostatniej chwili rozmyślił i przysłał swojego zastępcę, Mike'a Pence'a. No i to też było ciekawe doświadczenie, jechać w tym całym kordonie, przyglądać się, jak to wszystko pracuje po drugiej stronie ekranu. No, to było ciekawe doświadczenie. No i też fajnie było pracować z Secret Service, bo to oni się nie patyczkują. No dobra, to tyle autopromocji. Teraz opowiem, jak to robią naprawdę wielcy ludzie. Robią i robili. W książce pana Lecha Lechowicza o historii fotografii, część pierwsza, mam nadzieję, że pojawi się część druga, znalazłem zdjęcie i to jest chyba najstarsze zdjęcie, jakie udało mi się znaleźć. Zdjęcie cesarza Niemiec, Fryderyka z 1888 roku, czyli no dosyć niedługo po narodzinach fotografii. Jest to podpisane, że jest to odbitka żelatynowo-srebrowa. W ogóle fajnie jest się poprzyglądać temu, jak rodziło się nasze medium i jakby trochę wyrwać się z tych kleszczy fotografii takiej, co tylko jest w internecie. Fajnie też popatrzeć, jak to kiedyś działało. Bardzo pouczające. No i fajnie poznać historię fotografii. Polecam tę książkę. Na studiach pan Lech Lechowicz był moim wykładowcą od historii fotografii, więc polecam. W takiej publikacji WordPress Photo znalazłem zdjęcie autorstwa fotografa agencji Seven Christophera Morrisa. Christopher zrobił zdjęcie Gorbaczowowi. Fajne zdjęcie, bardzo mi się podoba, zwłaszcza złapanie miny Gorbaczowa. To jakby w jego minie widać, że tam w Związku Radzieckim wesoło nie było.
Kilka stron dalej pan Don Rybka zrobił super zdjęcie królowej Elżbiety i prezydenta Reagana. Też bardzo dobre zdjęcie w niesamowitym momencie. Wracając do fotografii portretowej, do portretów polityków, no muszę opowiedzieć o w sumie chyba moim ulubionym portrecie politycznym, czyli portretowi Winstona Churchilla, które wykonał fotograf Josef Karsz. Cały myk polega na tym, że Winston Churchill ma taką złowrogą minę, a autor dokonał tego w ten sposób, że tuż przed zrobieniem zdjęcia wyciągnął cygaro z ust prezydenta Winstona Churchilla i on swoją miną dał do zrozumienia, że no, nie do końca cieszy się na ten postępek, a Josef zrobił naprawdę mocne zdjęcie. Idąc dalej portretowym tropem, trzeba wspomnieć o portrecie, które Donaldowi Trumpowi wykonał Christopher Anderson. Jakby to, co on złapał w oku, w tym spojrzeniu Trumpa, jakby tłumaczy wszystko o jego prezydenturze, o tym, jak on do tego podchodzi. Jakby w tym spojrzeniu jest absolutnie wszystko. No i jeżeli chodzi o zdjęcia prezydentów USA i zdjęcia takie bardziej reporterskie, to jakby niedościgniony poziom osiągnął fotograf prezydenta Obamy, czyli P.T. Souza, osobisty fotograf Baracka Obamy. To, jak on się zbliżył do prezydenta, też świadczy o tym, jakim prezydentem był Barack Obama. Może nie prezydentem, ale jakim był człowiekiem. Jest, ale jakim był, no tak, prezydentem. Jak blisko pozwolił podejść fotografowi i jak intymne momenty pozwolił fotografować. No, jakby ciężko to skomentować, widać to po zdjęciach. To by było na tyle. To był taki szybki i autorski wybór moich i moich ulubionych zdjęć politycznych. Taki trochę odcinek, żeby złapać coś bezpośrednio dla siebie z tych wyborów. Pamiętajcie, trzeba iść na wybory. Jeżeli już pójdziecie na wybory i chcielibyście w przyszłości dostawać informacje, co ja tworzę tutaj na tym kanale, to zasubskrybujcie kanał. A jeżeli lubicie takie pogadanki i chcielibyście więcej, dłużej, to zostawcie kciuk i napiszcie, że fajnie więcej, albo wiesz co, dobra, może jednak pokazuj, jak robisz zdjęcia, pogadanki sobie odpuść. Tak czy siak, zostawcie coś od siebie i do następnego.